faktycznie wybrzmiały ostatnie dźwięki hajnału sierpca w interpretacji Rafała Grudy, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sierpcu. A to znak, iż czas rozpocząć konkurs wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej. Konkurs, który w opinii wielu już na stałe wkomponował się w sierpecki pejzaż, tak oświatowy, jak i samorządowy. Pozwólcie zatem, iż w imieniu bezpośredniego organizatora piątej już edycji konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej, burmistrza miasta Sierpc, pana Marka Kośmidra, powitam wszystkich tu zgromadzonych. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, idea zorganizowania konkursu, w którym młodzi sierpczanie mieliby możliwość zademonstrować swoje wiadomości i umiejętności dotyczące samorządności, zrodziła się w sierpeckim środowisku samorządowym ponad 5 lat temu. Realny kształt uzyskała w drodze regulaminu konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej, który to regulamin po raz pierwszy został wdrożony mocą zarządzenia burmistrza miasta Sierpc w listopadzie 2007 roku. Jak zatem wszyscy widzimy, konkurs ma już pewną tradycję, pewną historię. W tym roku ma on rangę szczególną, bowiem wpisuje się w długi łańcuch różnego rodzaju imprez, uroczystości, form aktywności związanych z jubileuszem 690-lecia lokacji naszego miasta. Konkurs, którego piątą edycję właśnie rozpoczynamy, pod względem formalnym został oparty o zarządzenie nr 93 burmistrza miasta Sierpc, wydane 2 listopada 2011 roku. W tymże zarządzeniu zostały sformułowane cele konkursu, które pozwolę sobie wyartykułować właśnie w tym momencie. Otóż zgodnie z zamysłem autorów całego przedsięwzięcia, celem konkursu jest zapoznanie młodszych sierpczan z zasadami demokracji, ukazanie funkcjonowania społeczeństwa samorządowego na przykładzie naszego miasta. Kolejnym celem jest przybliżenie ważnych momentów, tak w historii, jak i w dniu współczesnym naszego miasta, ale również szerzej rozumianej ziemi sierpeckiej. Poza tym, w takim szerszym, bardziej strategicznym wymiarze, zamysłem konkursu jest niewątpliwie zachęcenie młodych sierpczan edukujących się obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjach, by w perspektywie kilku, kilkunastu lat zechcieli współtworzyć społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo, które daje wiele możliwości, daje nam szansę dokonywania wyborów, ale jednocześnie wymaga od nas aktywności, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności. Takie właśnie zadania, takie cele pojawiły się przed ponad 5 laty. I w moim skromnym przekonaniu kolejne edycje konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej, aczkolwiek niedoskonałe, ten cel starają się, tę grupę celów starają się realizować. Szanowni Państwo, żebyśmy nie ulegali złudzeniom, ten konkurs to nie jest jednorazowa akcja zamykająca się w dacie 7 maja 2012 roku. Absolutnie nie. Tak jak wspominałem, regulamin określający zasady tego konkursu pojawił się na progu listopada ubiegłego roku. W regulaminie określono zasady, którym poddawani byli uczniowie, by do dnia dzisiejszego dotrzeć, by móc w perspektywie kilku najbliższych minut zasiąść na tej scenie i wykazać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. A po drodze było bardzo wiele pracy, zgłębiania literatury, wycieczek ulicami naszego miasta, spotkań z różnymi ważnymi osobami.
konsultacji z dyrektorem pracowni dokumentacji dziejów miasta Sierpc. Wiele pytań, wiele wątpliwości. To wszystko ciągnęło się przez kilka miesięcy. Na przestrzeni lutego i marca bieżącego roku doszło do przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych. I tam wśród znacznych grup uczniów nauczyciele, koordynatorzy, odpowiedzialni w skali poszczególnych szkół za przygotowania do konkursu, musieli przeprowadzić wewnętrzne eliminacje, wybrać najlepszych spośród najlepszych. Dzisiaj na tej scenie już za chwilę zobaczymy po 4 uczniów ze szkoły podstawowej numer 2 i szkoły podstawowej numer 3. Wielkie brawa dla tych, którzy tu za chwilę się pojawią. Kto zasiądzie na tych krzesłach, kto będzie dopingował w sposób szczególny, przekonamy się za moment, a ja zapraszam na scenę reprezentację szkoły podstawowej numer 2. Mam na imię Natalia, interesuję się sportem, lubię jeździć na zawody, a także lubię brać udział w szkolnych przedstawieniach. Nazywam się Kasia Pleśniak, interesuję się sportem. Moje hobby to pływanie i biegi. Mam też psa, z którym bardzo lubię się bawić i wychodzić na spacery. Mam na imię Justyna. Interesuję się sportem i fotografią. W wolnych chwilach jeżdżę z rodzicami na wycieczki rowerowe. Mam na imię Zuzia. Interesuję się fotografią i muzyką. Bardzo lubię też język angielski. Mam na imię Daria. Moją pasją jest muzyka. Śpiew i taniec. Gram na klarnecie, gitarze i pianinie. Uczęszczam do orkiestry Dęty i tańczę w ludowym zespole artystycznym Kasztelanka. Mam na imię Mateusz, interesuję się muzyką i teatrem. W wolnych chwilach lubię jeździć na rowerze. Moi uczniowie przedstawili się wspaniale. Ja tylko proszę o doping dla nich i myślę, że wszystko będzie jak najlepiej. Powodzenia! To była reprezentacja szkoły podstawowej numer 2. Ja bardzo poproszę, żeby wszyscy jeszcze zostali na scenie. Pani Iwono, bardzo proszę. I proszę wszystkich tutaj do czoła sceny. Bardzo proszę. Za chwilę pojawi się reprezentacja szkoły podstawowej numer 3. A widownia ma przywilej wszystkim dokładnie się przyjrzeć. Zapraszamy reprezentantów trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie, drużyna trójki. Ja nazywam się Jolanta Chyżyńska, jestem szkolnym koordynatorem tegoż konkursu, a to są nasi reprezentanci, którzy Państwu przedstawią się sami. Nazywam się Bartosz Chojnacki i uczęszczam do szkoły podstawowej numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu. Moje zainteresowania to historia, przyroda i piłka nożna. Nazywam się Kinga Pokorska i chodzę do klasy 5 D szkoły podstawowej numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu. Moje ulubione przedmioty to język polski i historia. W wolnym czasie lubię czytać książki i słuchać muzyki. Nazywam się Joanna Szymańska i uczęszczam do klasy 5 D w szkole podstawowej numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu. W wolnych chwilach lubię grać w koszykówkę. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Wiśniewski, jestem uczniem klasy 5 B szkoły podstawowej numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu. Moim największym zainteresowaniem jest piłka nożna. Nazywam się Aleksandra Czerniewska i uczęszczam do klasy 5 D w szkole podstawowej numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu. Interesuję się historią i muzyką młodzieżową. W wolnym czasie lubię czytać książki. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sobczak. Uczęszczam do klasy 5 B szkoły podstawowej numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Interesuje mnie język polski i historia. W wolnym czasie lubię spędzać czas z przyjaciółmi. Oto drużyna trójki. Proszę cię, doping już jest. Może jeszcze raz wspólnie oklaski dla reprezentacji dwójki i trójki. Bardzo proszę uczestników konkursu o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, przed chwilą nastąpiła prezentacja tych, którzy między sobą będą siłą rzeczy rywalizowali. Natomiast czas na gremium, które tę rywalizację będzie oceniało. Zgodnie z regulaminem konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej, takim gremium jest sąd konkursowy. Został on ukształtowany zgodnie z zasadami regulaminu w połowie kwietnia bieżącego roku. Składa się z 5 osób i został powołany zarządzeniem burmistrza miasta Sierpec. A skład przedstawia się następująco. Bardzo proszę, żeby osoby wymienione weszły na scenę i zajęły miejsce za tym oto stołem. Z ramienia Rady Miejskiej Sierpca pan Zdzisław Dumowski. Zapraszam. Z ramienia Rady Miejskiej Sierpca pan Krzysztof Rudowski. Urząd Miejski z kolei w sądzie reprezentować będzie pani Joanna Bilska. I pan Stanisław Majszak. Zapraszamy. Oczywiście, jak wszyscy doskonale wiemy, każde ciało kolegialne musi mieć swojego przewodniczącego. I zgodnie z regulaminem, jak również z zarządzeniem burmistrza, tę rolę pełni zastępca burmistrza miasta Sierpc, pan Zbigniew Leszczyński, który będzie przewodniczącym. Oczywiście w każdym konkursie muszą wystąpić pytania i zadania. To jest bardzo trudna rzecz, ułożyć z pozycji dorosłych, nie zawsze nauczycieli, bądź byłych nauczycieli, pytania, które odpowiadają pewnym założeniom konkursu, a jednocześnie nie są ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Tego trudu podjął się 4-osobowy zespół powołany przez burmistrza miasta Sierpc w składzie następującym. Pani Anna Bilska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. Pani Maria Wiśniewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pan Tomasz Krukowski, dyrektor pracowni dokumentacji dziejów miasta Sierpc. I prowadzący to spotkanie Marek Zdrojewski, inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim. Pozostaje nam mieć nadzieję, że pytania będą korespondowały z oczekiwaniami. Mamy uczestników. Mamy gremium oceniające. Wiemy, że są pytania. Jeszcze chwilę zajmę tu wszystkim Państwu, ponieważ konkurs wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej ma dwa suplementy, tak to moglibyśmy określić. Mianowicie konkurs plastyczny Sierpc miastem moich marzeń oraz trzeci już konkurs fotograficzny Sierpc w moim obiektywie. Staraliśmy się jako organizatorzy dotrzeć do jak najszerszej grupy młodzieży i zachęcić ją do różnych form aktywności. Chodziło nam, żeby nie sprowadzić wszystkiego tylko do konkursu wiedzowego, ale również spowodować pewną aktywność innego rodzaju. Plastyczną, fotograficzną. I właśnie dzisiaj przedstawię tutaj Państwu efekty pracy 5-osobowego jury, które 2 kwietnia bieżącego roku stanęło wobec niezwykle trudnego zadania. Na oba konkursy wpłynęła bardzo duża ilość prac. Zgodnie z regulaminem mogliśmy przyznać po 3 miejsca w każdej kategorii.
O tytułem pewnego kompromisu podjęliśmy decyzję jako jury, by przyznać wyróżnienia. Jak ukształtowała się sytuacja już za chwilę? Tak jak wspomniałem, konkurs plastyczny. Był on adresowany do najmłodszych dzieci, do uczniów oddziałów zerowych funkcjonujących w obu szkołach podstawowych oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. A więc mieliśmy tutaj dwie kategorie wiekowe. Jury podjęło pracę 2 kwietnia bieżącego roku. W konkursie plastycznym, to jest właśnie jury konkursowe, a tu właśnie rozmiar zadania, wobec którego jury stanęło. 67 prac plastycznych. Jak ostatecznie z tak dużej ilości wybrać 6, powiedzmy 8 prac, które będą nagrodzone i wyróżnione. Mamy kategorię pierwszą, dzieci 5- i 6-letnie. Państwo, wchodząc na tę dzisiejszą uroczystość, zapewne widzieliście wyeksponowane przez pracowników Centrum Kultury i Sztuki prace. Na sztalugach można było sobie obejrzeć. Jeżeli ktoś nie zwrócił uwagi, zachęcam podczas przerwy. W kategorii pierwszej, a więc dzieci 6 i 7-letnich, w ocenie jury na wyróżnienie zasłużyła praca autorstwa Dominika Olszewskiego, ucznia klasy zerowej Szkoły Podstawowej nr 3. To jest właśnie... To jest właśnie ta praca, Nieśmiertelny domek dla łabędzi. Myślę, że wszyscy rozpoznali. I teraz podium w tej kategorii. Miejsce trzecie, praca autorstwa Olafa Wiśniewskiego, również ucznia Szkoły Podstawowej nr 3. Na drugim miejscu uplasowała się praca wykonana przez Magdalenę Jerzewską, także ze Szkoły Podstawowej nr 3. No i wreszcie, kto zwyciężył w tej kategorii? Oto jest pytanie. Miejsce pierwsze zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, Joanna Olendrzyńska. Wielkie brawa! I przechodzimy do kategorii drugiej, obejmującej uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Tu jury zdecydowało się przyznać 2 wyróżnienia. Jako pierwsze przypadło w udziale pracy Jakuba Dołasińskiego z klasy 2C w Szkole Podstawowej nr 3. Mam nadzieję, że wszyscy bezbłędnie rozpoznajemy, co te prace przedstawiają. Drugie wyróżnienie przypadło w udziale uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2, Weronice Strzeleckiej. I miejsca na podium. Miejsce trzecie, praca Oliwii Zakrzewskiej, uczennicy klasy 1A Szkoły Podstawowej nr 3. Ta praca ma już walor ewidentnie historyczny, zważywszy na kształt fontanny, prawda? Proszę Państwa, miejsce drugie przypadło Hubertowi Lewandowskiemu, uczniowi klasy 2C, również ze szkoły nr 3. I wreszcie triumfator w tej kategorii wiekowej konkursu plastycznego Sierp miastem moich marzeń, Michał Opolski, klasa 2C, Szkoła Podstawowa nr 3. Gratulujemy. Tak, szanowni Państwo, tak, drodzy uczniowie, wyobrażają sobie Sierpc jako miasto swoich marzeń uczniowie klas zerowych, pierwszych, drugich i trzecich naszych szkół podstawowych. Jeszcze raz oklaski dla wszystkich. I przechodzimy do drugiego konkursu. Tym razem mamy do czynienia z trzecią już edycją konkursu fotograficznego
sierpce w moim obiektywie. Tu również prace były przygotowywane i składane w kontekście dwóch kategorii wiekowo-tematycznych, bowiem tu kategoria wiekowa jest również związana z określonym tematem. Kategoria pierwsza pod hasłem Historyczne obiekty w naszym mieście była dedykowana uczniom klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. Również 2 kwietnia jury otworzyło koperty ze złożonymi pracami, których wpłynęło łącznie 25 i stanęło przed równie trudnym wyborem jak w przypadku konkursu plastycznego. Spójrzmy, jak wyglądała sytuacja. Praca wyróżniona w kategorii Historyczne obiekty w naszym mieście. Poprosimy realizatorów. Już mamy. Jest to praca Kingi Bartkowskiej, uczennicy klasy 6C ze szkoły podstawowej numer 3. Wielkie brawa. Miejsce trzecie zajęła fotografia wykonana przez Annę Żuławnik, uczennicę klasy 6C szkoły podstawowej numer 3. Na miejscu drugim uplasowała się fotografia Justyny Sekulskiej, uczennicy klasy 5B ze szkoły podstawowej numer 2. I wreszcie zwyciężczynią w tej kategorii konkursu fotograficznego w moim obiektywie okazała się Żaneta Długokęcka, uczennica klasy 6B szkoły podstawowej numer 3. Dworzec kolejowy w Sierpcu, mimo tego, iż pozostawia wiele do życzenia, staje się jednak wdzięcznym obiektem do fotografowania. I to nie pierwszy przykład tego typu właśnie zdjęcia. I kategoria przeznaczona dla uczniów gimnazjów. Kategoria urzekające detale sierpeckich budowli oraz pomników, a więc nieco bardziej zaawansowana. I tu również jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie. A wyróżnieniem została uhonorowana praca autorstwa Sylwii Tomaszewskiej, uczennicy klasy 2 E Gimnazjum Miejskiego. Myślę, że ta fotografia, a właściwie jej treść, to zagadka dla wielu osób, gdzie to miejsce w Sierpcu się znajduje. No chyba, że wszyscy wiedzą. Trzecie miejsce przypadło w udziale Sylwii Sulkowskiej, uczennicy klasy 3 A Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. To też ciekawy detal, prawda? Na miejscu drugim wracamy na miejscu drugim na dworzec kolejowy. Tak jak wspominałem, to bardzo wdzięczny obiekt do fotografowania, a jest to praca Piotra Jankowskiego, ucznia klasy 3 A Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. I wreszcie miejsce najwyższe na podium, które zajęła Aleksandra Kopycińska, uczennica klasy 3 A Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. Wielkie brawa! Szanowni zebrani, tradycją poprzednich edycji konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej było to, iż autorzy fotografii, zwycięskich fotografii nagrodzonych, byli honorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi właśnie podczas finału konkursu. W tym roku będzie sytuacja wyglądała nieco inaczej, mianowicie łącznie z laureatami dzisiejszego konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej, osoby wyróżnione i nagrodzone zostaną uhonorowane za niespełna tydzień w tej samej sali, w której dzisiaj się znajdujemy, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej zorganizowanej w związku z 690. rocznicą lokacji naszego miasta. Także w imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić wszystkich nagrodzonych
wraz z rodzicami na 13 maja godzinę 12:45 tu do Centrum Kultury i Sztuki. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego i konkursu fotograficznego. I tak zbliżamy się już nieuchronnie do rozgrywki konkursowej. Mam nadzieję, że uczestnicy powoli oswoili się z miejscem, w którym się znajdują. Scena jest luksusowa w porównaniu z tymi scenami, które mieliśmy w ostatnich latach. Ale zawsze jest to nowe miejsce i sporo emocji, więc trzeba się nieco do nowej sytuacji przyzwyczaić. Jak będzie wyglądał konkurs pod względem technicznym? Przewidziane są 3 tury pytań. Pytania są indywidualne. Uczestnik konkursu podchodzi do tego oto okrągłego stoliczka, dokonuje losowania, podaje numer pytania. Ja to pytanie głośno odczytuję. Uczestnik się zastanawia, a potem płynnie, ładnie, pełnym zdaniem udziela odpowiedzi. To jest bardzo ważne, żeby trzymać w miarę blisko mikrofon, mówić w kierunku sądu konkursowego, nie zadawać sądowi pytań, ale udzielać odpowiedzi. Tak? Wszyscy wiedzą, o co chodzi? Jedno pytanie będzie pytaniem wspólnym. Wówczas użyjecie własnych przyborów do pisania i każdy będzie indywidualnie walczył o punkty. Gdyby doszło do takiej sytuacji, iż po tych 3, a właściwie 4 turach pytań nie mamy ukształtowanego podium, wówczas następuje dogrywka. Dogrywka będzie wyglądała nieco inaczej niż w latach minionych, bowiem na wniosek nauczycieli koordynatorów przyjęliśmy zasadę, iż odpowiedzi na pytania w dogrywce będą udzielane w formie pisemnej, a pytania będą identyczne dla rywalizujących ze sobą uczestników konkursu. Chodzi o to, żeby była pełna porównywalność udzielonych odpowiedzi. Taki był wniosek i do tego wniosku się przychyliliśmy. Jak to będzie technicznie wyglądało? Będą numery pytań. Przewodniczący sądu konkursowego wylosuje numer. Ja odczytam pytania, uczestnicy ładnie odpowiedzą i odpowiedzi powędrują do sądu. Mam nadzieję, że zasady zostały wyjaśnione, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytania na tym etapie. Zaczniemy od lewej strony i po kolei będziecie tak sobie wędrowali i odpowiadali. Potem będzie kierunek przeciwny i tak do zakończenia konkursu. A zatem bardzo proszę, panie przewodniczący sądu konkursowego, czy już zostały otwarte pytania? Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników konkursu, wszystkich, którzy tu przybyli w imieniu komisji. To jest napisane, sąd konkursowy, mnie to osobiście się tak trochę to źle kojarzy, bo sąd to daje wyroki, natomiast nie jesteśmy oddawania wyroków, ja bardziej wolałbym używać nazwy komisja przychylna uczestnikom. Mam tu pytania w zaklejonej kopercie, przygotowane przez zespół, który je tworzył. Za chwileczkę otworzę i przystąpimy do odczytywania, zadawania pytań. Pozwolicie państwo, że usiądę po prostu dla wygodności i sprawności przebiegu tego konkursu. A więc sąd konkursowy jest już gotowy, uczestnicy również, a ja bardzo bym prosił widownię o wielkie oklaski dla Zuzi, która zadebiutuje i rozpocznie ten konkurs. Zobaczymy, co los przyniesie Zuzi. 4. Pytanie numer 4. Poproszę o slajd 2. A pytanie jest następujące. Jaką nazwę nosi ulica, której fragment został zaprezentowany na fotografii? Jest to ulica Benedyktyńska. Odpowiedź padła. Jest odpowiedzią prawidłową. A więc 1 punkt dla Zuzi. Brawo.
Teraz próbuje szczęścia Daria. Dwa. Pytanie numer dwa. Ile lat trwa kadencja burmistrza? Proszę, nie podpowiadamy. Panie przewodniczący, proszę nie podpowiadać. Cztery. Ale prosiłem o odpowiedzi pełnymi zdaniami. Tak jak w szkole. Kadencja burmistrza trwa 4 lata. Odpowiedź prawidłowa. I kolejna przedstawicielka szkoły podstawowej numer 2. Natalia. 8. Jaką nazwę nosi biuletyn Rady i Burmistrza ukazujący się w sierpcu? Jaką nazwę nosi biuletyn Rady i Burmistrza ukazujący się w sierpcu? Nie wiem. Ale proszę do sądu, tak? Nie wiem. Jest to nasz sierpiec. Oczywiście. Czy ktoś się zatwierdzamy? Natalia, następna tura na pewno będzie lepiej. I Justyna. 9. Pytanie numer 9. Bardzo sympatyczne w mojej ocenie. Ile kobiet piastuje obecnie mandat radnej Rady Miejskiej Sierpca? Nie wiem. A proszę. Już nic nie mówię. Proszę do sądu konkursowego. Proszę bardzo o powtórzenie odpowiedzi, bo nie wiem. No są dwie panie. Dwie panie są w Radzie. Czyli 0 punktów, odpowiedź nieuznana. I prosimy przedstawiciela szkoły numer 3, Bartek numer 1, losuje pytanie 5. Numer 5. A ja poproszę slajd numer 3. Patrzymy, Bartek, na ekran. A ja przeczytam. Oto fragment jednego z ważniejszych zakładów produkcyjnych działających w naszym mieście. Podaj jego pełną nazwę. Jest to Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. I w tym przypadku jedynka, nie tak jak w szkole, to naprawdę bardzo dobry rezultat za to pytanie. A ja proszę Kingę, również ze szkoły numer 3. By wylosowała szczęśliwy numer dla siebie. 6. Numer 6. Bardzo proszę. Ile parafii istnieje w naszym mieście? W naszym mieście istnieją 3 parafie. Odpowiedź właściwa. I zapraszamy Asię ze szkoły numer 3. No i słusznie. Kto aktualnie w naszym kraju pełni urząd prezydenta? Tę funkcję pełni obecnie pan Bronisław Komorowski. Odpowiedź prawidłowa. I tę turę pytań zamyka Bartek 2 ze szkoły podstawowej numer 3. Bardzo proszę. 7. Szczęśliwa siódemka, a ja poproszę o slajd numer 4. Uwaga, pytanie jest następujące. Kto został przedstawiony na fotografii? Na fotografii został przedstawiony dawny właściciel sierpca Jaśko Pilik. Zginął on w 1399 roku podczas bitwy pod Worsklą. Bardzo dobra odpowiedź. Bartek tutaj błysnął formą doskonałą, ale jest dobrze. Pierwsza tura za nami. Ja poprosiłbym przewodniczącego sądu konkursowego, by zrobić krótkie podsumowanie, jak wygląda sytuacja po pierwszej turze. Po pierwszej turze Zuzanna 1 punkt, Daria 1 punkt, Natalia 0 punktów, Justyna 0 punktów, Bartek 1 punkt, Kinga 1 punkt, Joanna 1 punkt, i Bartosz Wiśniewski 1 punkt. Druga tura.
pytania indywidualne, nieco trudniejsze, ale szansa na zdobycie większej ilości punktów, bowiem od 0 do 3 punktów uczestnicy mogą zdobyć. I zaczynamy od Bartka numer 2 ze szkoły podstawowej numer 3. Bardzo proszę. Bartek, może bardziej centralnie, żeby widownia mogła... Numer 4. Pytanie numer 4. A ja poproszę slajd numer 6. Wymień imiona, nazwiska i stanowiska piastowane przez osoby przedstawione na zaprezentowanej fotografii. Po lewej widnieje burmistrz miasta Sierpc, pan Marek Koszmider. A po prawej stronie widnieje przewodniczący Rady Miasta, pan Marek Chrzanowski. Tak, odpowiedź prawidłowa. I maksymalna ilość punktów. Zapraszam Asię. Pytanie numer 6. Pytanie numer 6. Asiu, poproszę cię tutaj bardziej, dobrze? Centralnie. Poproszę realizatorów o slajd numer 8, ale Asia, ty nie możesz patrzeć na ekran tym razem, to jest tylko podgląd dla widowni, żeby mieć pewną orientację, a ja czytam pytanie, ty uruchamiasz wyobraźnię. Podaj nazwy ulic, którymi muszą przemieszczać się mieszkańcy Sierpca, aby z Urzędu Miejskiego maksymalnie szybko dotrzeć do stacji pogotowia ratunkowego. Jest to ulica Piastowska, ulica Płocka i ulica Ja może jeszcze raz przeczytam pytanie. Podaj nazwy ulic, którymi muszą przemieszczać się mieszkańcy Sierpca, aby z Urzędu Miejskiego maksymalnie szybko dotrzeć do stacji pogotowia ratunkowego. Jest to ulica Piastowska i Płocka. I tu już zamykasz odpowiedź, tak, Asiu? Dobrze. Sąd musi się chwilę naradzić i zobaczymy, jaki będzie werdykt, a ja poproszę o mały doping. Brakło ulicy Braci Tułodzieckich, z tym, że są dwie drogi, ulica Piastowska, ulicy Gosnyliutów i Braci Tułodzieckich. Komisja przyznaje jeden punkt. Jeden punkt dla Asi. A ja zapraszam Kingę. Pytanie numer 7. Te pytania są napisane dla uczestników, by mogły osoby sobie spokojnie popatrzeć jeszcze, bo wielu z nas to wzrokowcy. Ja poproszę slajd numer 9, a pytanie jest następujące. Co przedstawia fotografia? Jakie było przeznaczenie ukazanego obiektu w przeszłości, a jakie jest obecnie? Pytanie składa się z trzech podpytań. Co przedstawia fotografia, jakie było przeznaczenie ukazanego obiektu w przeszłości, a jakie jest obecnie? Jest to ratusz. Dawniej był to, dawniej mieściło się to tam... Właścicielem ratusza jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jest wykorzystywany do wystaw czasowych. A jakie było przeznaczenie ukazanego obiektu w przeszłości? Nie wiem.
Była to dawna siedziba władz miasta. Tej odpowiedzi brakowało. Sąd przyznaje 2 punkty. Brawo, brawo dla Kingi. 2 punkty. Pytanie numer 2. Ja poproszę o slajd numer 5. Bartek, zerkasz na slajd. A pytanie jest następujące. Spośród wymienionych nazw placów wybierz wyłącznie te, które odnajdziesz w Sierpcu. Mamy tu wiele nazw, ale wybieramy, a właściwie Bartek wybiera tylko te, które odnajdzie w naszym mieście w Sierpcu. Plac imienia kardynała... Pierwszy plac jest to plac kardynała... Bartek, przepraszam, do sądu proszę się odwrócić. Pierwszy plac jest to plac kardynała Wyszyńskiego. Drugi jest to plac Fryderyka Chopina. A trzeci jest to plac europejski. Odpowiedź Bartka numer 1 ze szkoły numer 3. Odpowiedź w pełni prawidłowa, 3 punkty. Maksymalna ilość punktów, a my teraz zobaczymy, co wybierze Justyna ze szkoły podstawowej numer 2. 8. Pytanie numer 8. Justynka, zapraszam Cię tutaj bliżej. Jeszcze, tak na widownię sobie popatrz. Ja poproszę slajd numer 10. Ale Justyna nie może na ten slajd teraz patrzeć, a zadanie ma następujące. Opisz flagę Sierpca. Flaga Sierpca na górze i na dole ma biały pasek, po środku ma czerwony i na tym pasku jest herb miasta Sierp. To teraz proszę się odwrócić do sądu. Bo sąd przyzna punkty oczywiście. Poproszę o klaski i doping. Bardzo się cieszymy. Pana radna. Sam przyznał 3 punkty. A teraz Natalia spróbuje swojego szczęścia w głosowaniu. 3. Pytanie numer 3. Natalka, poproszę również w to miejsce. I podobnie jak twoja koleżanka, nie możesz się oglądać na razie. No tak to nieraz bywa. A ja poproszę o slajd numer 5a. A pytanie jest następujące. Polska od 1999 roku jest podzielona na kilkanaście województw. Podaj dokładną ilość województw oraz wymień przynajmniej 5. Jest 16 województw. Tak, 16. Tak, mazowieckie. Ale pomorskie. Proszę nie podpowiadać, bo się nie będzie liczyło. Mazowieckie. Natalka, jeszcze raz sięgamy do pamięci i wymieniamy 5 województw. Pomorskie. Zasada fair play, proszę Państwa, drodzy uczniowie, nikt nie podpowiada, nie pokazuje nic. Natalko, czyli podsumuj swoją odpowiedź jeszcze raz, tak? Mazowieckie, pomorskie. A ilość ogólna? 16. Zaraz zobaczymy, jak są to rozstrzygnie sprawę. 2 punkty.
i powoli do okrągłego stoliczka zbliża się Daria, także ze szkoły podstawowej numer 2. Pytanie numer 1. Bardzo ładne pytanie. Wymień przynajmniej 3 komisje, które działają w obrębie Rady Miejskiej. Komisja rewizyjna, komisja... Komisja rewizyjna, komisja społeczna, komisja bezpieczeństwa. Padła odpowiedź. Dziękujemy. Oczywiście 3 punkty. I Zuzia zamyka tę turę pytań. 9. Pytanie numer 9. Jest nieco dłuższe, proszę się wsłuchać. Jakim wyróżnieniem Rada Miejska nagradza szczególnie zasłużone dla naszego miasta firmy i przedsiębiorstwa usługowe lub produkcyjne? Podaj przykład 2 takich firm. Jakim wyróżnieniem Rada Miejska nagradza szczególnie zasłużone dla naszego miasta firmy i przedsiębiorstwa usługowe lub produkcyjne? Zasłużenie dla miasta Sierpc. Podaj przykład 2 takich firm. Aha, firma. To firma Wiepol. Proszę mikrofon wyżej. Proszę do sądu. A ja chciałem zapytać. Z przykrością informujemy, że nie możemy dać żadnego punktu. To oczywiście chodziło o ambasador gospodarczy miasta Sierpca i przedsiębiorstwa, które tutaj są, to jest Mega, przedsiębiorstwo wielobranżowe Skrawmet, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Budomex, Melbud, Martel, Zakład Przemysłu Odzieżowego Marius, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Wielkie brawa. A ja poproszę przewodniczącego sądu konkursowego o podsumowanie, jak sytuacja punktowa, bo zapewne zawodnicy też są zainteresowani, jak wygląda ich konto. Czyli ja podaję sumaryczne z pierwszej i drugiej tury punkty. Zuzanna 1 punkt, Daria 4 punkty, Natalia 2 punkty, Justyna 3 punkty, Bartosz Chojnacki 4 punkty, Kinga Pokorska 3 punkty, Joanna Szymańska 2 punkty i Bartosz Wiśniewski 4 punkty. Tak wygląda sytuacja po 2 turach pytań. Brawa! A teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią czas na pytanie wspólne dla wszystkich, a zatem podpisujemy karteczki własnym imieniem i nazwiskiem. Proszę tu już użyć i imienia, i nazwiska. I za chwilę naniesiecie odpowiedzi, a pytanie już za moment. Ja bym proponował, żebyście, jak już dokonacie podpisania, wszyscy wstali, popatrzyli sobie na ekran, bo pytanie będzie związane z pokazem. I w związku z tym nie jestem pewien, czy wszyscy tu dobrze widzicie z pozycji siedzącej, więc proszę, możecie wyjść, popatrzeć sobie, bo będzie prezentacja i warto dokładnie obejrzeć, co na tej prezentacji będzie. Gotowi? Czy ktoś chce wstać i sobie popatrzeć? Proszę, bardzo proszę, tu nie ma najmniejszego problemu. A reszta chce siedzieć? Tak? Bartek, tak musisz stanąć, żeby nie było cienia. O właśnie. Dobrze. To w takim razie poproszę realizatorów o slajd numer 11. A pytanie jest takie.
Za chwilę zobaczycie fotografie przedstawiające fragmenty trzech pomników w naszym mieście. Proszę podać, komu zostały poświęcone. Patrzymy. Przeczytam jeszcze raz pytanie i jeszcze raz zobaczycie pokaz. Dobrze? Są to fragmenty trzech pomników w naszym mieście. Proszę podać, komu zostały poświęcone. Teraz chwila na spokojne zredagowanie odpowiedzi. Ja myślę, że widownia to już wie, jakie to są pomniki, ale absolutnie nikt nikomu nic nie podpowiada. Widownia dopinguje i bardzo proszę. Oklaski. To trójka. Co na to trójka? No i bardzo dobrze. Jeszcze raz oklaski. Wielkie oklaski dla uczestników piątego konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy w samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej. Dobrze, to proszę wypiąć kartki, ja je od razu zbieram i przekazuję sędziom. I za chwilę trzecia tura. Podejrzewam, że rozpocznie Zuzia, tak? Zuzia będzie pierwsza losowała pytanie za 5 punktów. Uwaga, zbieram. Proszę się zapoznać z tym pytaniem. To jest pytanie numer 6. Po to ono jest napisane, żeby sobie przeczytać, pomyśleć chwilę. Mierzymy czas przy pytaniach za 5 punktów, 3 minuty. Uwaga! Spośród licznych zadań burmistrza wymień 5 najważniejszych. Burmistrz ma sporządzić budżet, jaki będzie na następny rok. Ma godnie reprezentować miasto. Miasto kulturowo. I to wszystko. Zuzia udzieliła odpowiedzi. Sąd się teraz przez chwilę będzie zastanawiał, na ile to była wyczerpująca odpowiedź, na ile dokładna, na ile precyzyjna. Przyzna punkty. Natomiast ja bardzo proszę o mały doping dla Zuzi. Zuzia odpowiedziała na 2 punkty. Tak uznał sąd. Tu przeczytam może między innymi, jakie zadania ciążą na burmistrzu. Jest to kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz. To była odpowiedź. Wykonanie budżetu, przygotowanie budżetu, przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, gospodarka mieniem komunalnym, zatrudnienie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. To jest tylko część zadań. Zuzia wymieniła część i otrzymała 2 punkty. Teraz Daria. 1. Pytanie numer 1.
Wymień pięć organów władzy, które są wyłaniane przez Polaków w wyborach powszechnych. Daria, kogo wybieramy jako wyborcy, jako Polacy w wyborach powszechnych? Jakie organy władzy? Senatorów i posłów. Daria, czy uzupełnisz swoją odpowiedź? Tylko mikrofon proszę bliżej, jest dobrze? Burmistrza. Prezydent. I tak kończysz swoją odpowiedź, tak? Dobrze, dziękujemy Darii. Zaraz sąd się naradzi, przyzna punkty. Po chwileczkę, Natalia, chwileczkę. Wiem, że wszyscy się już spieszą, ale sąd też musi chwilę popracować. To są pytania rozbudowane, za 5 punktów maksymalnie tyle można za nie uzyskać, więc proszę popatrzeć, sąd też ma dylematy, też musi się zastanowić. Nie jest łatwo odpowiedzieć, nie jest łatwo ocenić. Może małe. Sąd przyznaje 3 punkty. 5. Pytanie numer 5, a ja poproszę slajd numer 13. Wyjaśnij, co przedstawia fotografia, w którym wieku powstał zaprezentowany obiekt, jaką szczególną spełniał rolę. To przedstawiony Kościół Świętego Ducha. Został on wybudowany w XV wieku. Jaką szczególną spełniał rolę, bo generalnie wiemy, do czego służy Kościół, ale tutaj ta rola była troszeczkę jeszcze inna przy okazji i właśnie do tego zmierza to pytanie. Mieścił się tutaj szpital, taki przytułek dla starców i chorych. Dziękujemy. Trzeba odważnie odpowiadać. Komisja przyznaje 5 punktów. Natomiast ja tu chciałem jeszcze uzupełnić poprzednią wypowiedź Darii, bo było zadane pytanie wcześniej i długo dyskutowaliśmy. Powszechne wybory są do Sejmu, czyli posłów była odpowiedź, do Senatu była odpowiedź prawidłowa, prezydenta RP, Rady Gminy i Powiatu, Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Samorządowego Województwa, burmistrza i prezydenta miasta. Dwie. Była udzielona odpowiedź Sejm, Senat i Burmistrz. Ale proszę Państwa, naprawdę jak wszyscy mówicie, to my nie słyszymy. Więc Państwu powiem w ten sposób. Jeżeli Państwo uważacie, że był powiedziany prezydent, byśmy mieli wątpliwości, dlatego długo dyskutowaliśmy, po prostu dwie osoby z komisji słyszały, że tylko było bez prezydenta, już tego prezydenta nie słyszeliśmy. I w związku z tym tu zmieniamy tą ilość na punkty 4. Raz jeszcze wracam do tego, o co prosiłem. Odpowiadamy pełnymi zdaniami, patrzymy na sąd konkursowy, a mikrofon trzymamy blisko ust, żeby wyeliminować jakieś wątpliwości i omyłki.
pytanie numer 7, tak? To jest pytanie, które wybrała Justyna. Ja poproszę slajd numer 14, ponieważ pytanie jest związane z pokazem. Uwaga! Wymień 5 kluczowych zadań instytucji ukazanej na tej fotografii. Oczywiście to jest tylko atrybut tej instytucji, ale chyba nie ma problemu, żeby skojarzyć, o jaką instytucję chodzi, prawda? Pomaganie chorym, gdy zauważy na ulicy ranną osobę. Dbanie o porządek miasta. Czy jeszcze jakieś inne zadania Straży Miejskiej, bo widzimy wszyscy, że o tę instytucję chodzi? Nie. Czyli jeszcze raz powtórz, dobrze, żeby sąd nie miał żadnych wątpliwości. Pomaganie chorym, gdy zauważą na ulicy i porządek w mieście. Czy to jest już koniec odpowiedzi? Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo Justynie. Sąd się chwilę zastanowi. Punktów 11. Sąd przyznaje jeden punkt. A zadania Straży Miejskiej to zabezpieczenie uroczystości państwowych, miejskich, religijnych oraz imprez kulturalnych, ochrona mienia publicznego, kontrolowanie i egzekwowanie porządku wokół budynków mieszkalnych i posesji, kontrolowanie porządku, a nie pilnowanie porządku, kontrolowanie porządku na terenie targowisk i współpraca z policją i szereg jeszcze innych zadań. Takie są zadania Straży Miejskiej. Straż wykonuje je między innymi przy użyciu tego oto pojazdu. Widzę, że Bartek numer 1 już się niecierpliwi. Zapraszam. Bardzo proszę. Losujemy. A jak się umawialiśmy, że będziemy mówili? Pytanie numer 2. Doskonale. Wyjaśnij, jakie warunki muszą zostać spełnione, by Rada Miejska mogła podjąć uchwałę. Proszę do sądu. Musi być tak zwane kworum, czyli wystarczająca ilość radnych do podjęcia posiedzeń lub do podjęcia posiedzeń i w przypadku Rady Miasta Sierpc kworum wynosi połowę radnych plus 8, czyli połowę radnych, czyli 8 plus 1. Czy to jest już kompletna, całkowita odpowiedź, czy jeszcze coś dopowiesz? Tak, to już jest pełna. Proszę? Pełna już jest. To była pełna odpowiedź Bartka na pytanie, które brzmiało, wyjaśnij, jakie warunki muszą zostać spełnione, by Rada Miejska mogła podjąć uchwałę. Tak Bartek wyjaśnił sprawę. Przyznajemy jeden punkt. Teraz Rada Miasta to kwoli informacji podam liczy 15 radnych, czyli połowa plus 1 to jest 8 radnych. Ty pomyliłeś prawdopodobnie z Radą Powiatu, gdzie jest 17 radnych. I teraz tak, odpowiedziałeś, że musi być kworum, czyli musi być obecna co najmniej połowa składu Rady. I za przyjęciem uchwały musi być głosów więcej za niż przeciw, niezależnie od głosów wstrzymujących się. Taka powinna być prawidłowa odpowiedź. Zapraszamy Kingę, Szkoła Podstawowa numer 3. 8. Pytanie numer 8. Slajd numer 15. Panowie z gimnazjum dzisiaj obsługują laptopa. A pytanie jest następujące. Spośród ukazanych instytucji wybierz wyłącznie te, które podlegają burmistrzowi miasta. Są tu różne instytucje, a część z nich podlega burmistrzowi. I te należy wybrać. Miejska Biblioteka Publiczna. Miejskie Przedszkole numer 1.
Centrum Kultury i Sztuki. Gimnazjum Miejskie. Szkoła Podstawowa nr 3. Wielkie brawa. Tak, wymieniła wszystkie instytucje prawidłowo, w związku z tym 5 punktów. Brawa dla Kingi, która się bardzo zdenerwowała. Chyba tak już jest, trójka za się górą jest. No i Kinga odetchnęła. Numer 3. Teraz Asia z trójki, więc numer 3, jak żeby inaczej. Uwaga, slajd numer 12. Szybki pokaz. A pytanie następujące. Co przedstawia fotografia po prawej stronie? Co łączy ten obiekt z budynkiem przedstawionym po lewej stronie? Pierwsza fotografia przedstawia cerkiew, a druga fotografia przedstawia Sąd Rejonowy. Te dwa budynki łączy to, że są w tym samym budynku, tylko że cerkiew została przebudowana na sąd. W cerkwi msze święte odbywały się do 1915 roku, a kopuły rozebrano w 1917. To była odpowiedź Asi ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Bartek nr 2, także ze Szkoły Podstawowej nr 3, zamyka ten etap konkursowej rywalizacji. Zobaczymy, które pytanie. Pytanie numer 4. Pytanie numer 4. Wyjaśnij, co to jest konstytucja. Podaj przykład. Co to jest konstytucja i przykład konstytucji. Konstytucja jest to najważniejszy akt w państwie. Jego inne nazwy to ustawa zasadnicza. Podaj przykład. No taka jest treść pytania. Przykład konstytucji, tak? Oczywiście. Konstytucja 3 maja. Bartek wyjaśnił, czym jest konstytucja, podał przykład konstytucji. Niedawno celebrowaliśmy 221. rocznicę uchwalenia tej pierwszej w Europie, zaś drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Sąd przyznał 5 punktów i teraz dokonamy pewnych podsumowań, ponieważ mamy pytanie wspólne, na które uczestnicy konkursu kilka minut temu wspólnie, pisemnie odpowiadali. Sąd, podejrzewam, już dokonał oceny, przyzna punkty, to było pytanie wspólne, maksymalnie za 3 punkty. Ja jeszcze poproszę raz o ten slajd panów realizatorów. Slajd numer 11. Dotyczył on 3 pomników spośród licznych pomników znajdujących się w naszym mieście, a pytanie dotyczyło, komu poszczególne pomniki zostały poświęcone. I zobaczymy, komu, to jest pierwsza sprawa, a po drugie, jak ukształtowała się punktacja po tym zadaniu. Czy pan przewodniczący może już przedstawić sprawę? Punktację mogę przedstawić i tak. Zuzanna 3 punkty. Daria również 3 punkty. Natalia 2 punkty. Justyna 3 punkty. Bartek Chojnacki 3 punkty. Kinga Pokorska 3 punkty. Asia 3 punkty. I Bartek Wiśniewski również 3 punkty. Wielkie brawa. A teraz może spróbujemy opisać, wskazać, komu te pomniki, żeby nie było już żadnych wątpliwości, zostały poświęcone. Poproszę raz jeszcze. Żołnierzom września 1939 roku i Armii Krajowej. To jest pierwszy pomnik usytuowany przy Szkole Podstawowej nr 2. Tu myślę, że komentarz jest absolutnie zbędny w tym przypadku. I trzeci pomnik jest żydowskim mieszkańcom Sierpca pomordowanym przez
niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. To są trzy pomniki. A my spróbujemy podsumować całą sytuację. Za nami trzy tury pytań indywidualnych, jedno pytanie wspólne i teraz spojrzymy na ogólną sytuację. Bardzo proszę. Więc ogólnie w kolejności, jak mam na liście, suma punktów za wszystkie te edycje pytań. Zuzanna ma 6 punktów, Daria ma 11 punktów, Natalia ma 9 punktów, Justyna uzbierała 7 punktów, Bartek Chojnacki 8 punktów, Kinga Pokorska 11 punktów, Joanna Szymańska 10 punktów i Bartosz Wiśniewski ze szkoły numer 3, podstawowej numer 3 uzbierał 12 i największą ilość punktów. Zwycięstwo czeka nas! To jeszcze nie całkowicie zwycięstwo, bo jak zapewne zauważyliście, Daria uzyskała wynik 11 punktów i taki sam uzyskała Kinga. W związku z tym czeka was dogrywka drugie lub trzecie miejsce. Zasadnicza część konkursu spowodowała, że wiemy już, kto zajął pierwsze miejsce i zwyciężył. Uśmiech triumfatora na twarzy Bartka numer 2. Wiemy, kto uplasował się na pozycji trzeciej. Natomiast sprawą otwartą jest pozycja numer 2 i bardzo prosimy, w grę wchodzi Daria ze szkoły podstawowej numer 2 i Kinga ze szkoły numer 3. Siedzicie w odpowiedniej odległości od siebie, więc nie ma problemu, ponieważ będziecie indywidualnie na kartkach udzielały odpowiedzi na pytanie, które za chwilę wylosuje pan przewodniczący. Pan przewodniczący wylosuje, poda numer, ja przeczytam. Wy udzielicie w ciągu 3 minut odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli będzie wcześniej, nie ma problemu. Sąd sprawdzi, przyzna punkty i tak do rozstrzygnięcia. Tak do końca. Przewodniczący poddaje się rygorom, takim jak uczestnicy konkursu. Też niech poczuje, jak to jest. Zobaczymy za chwilę. Pytanie numer 2. Czy zawodniczki są gotowe? Przeczytam dwukrotnie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Krótka, zwięzła odpowiedź. Proszę podpisać kartki. Dobrze? Daria, Kinga. Podpisane? Podkreślone? Super. Pytanie numer 2. Tak jak pan przewodniczący dla nas wylosował. Uwaga! Kto rozpoczyna pierwszą sesję Rady Miejskiej wyłonioną w drodze wyborów samorządowych? Kto rozpoczyna pierwszą sesję Rady Miejskiej wyłonionej w drodze wyborów samorządowych? Publiczność, doping, proszę. No, publiczność jest już wyczerpana chyba. Bardzo proszę, trochę może bardziej z energią. Po długim weekendzie bardzo zmęczona jest, zauważyliśmy. Wojskowym rytmie, poligonowym bym powiedział. Super, a trójka co na to? Bo tu dziewczyny rywalizują z obu szkół. A trójka co na to? Hura! Brawo! Tak myślę, bo już powoli emocje opadają, chociaż jeszcze nie do końca, ale
Myślę, że wielkie oklaski należą się wszystkim uczestnikom. Zmagam tu na tej scenie, w tych światłach. Nie jest łatwo. Na pewno łatwiej jest z tamtej strony. Tu jest o wiele trudniej, ale myślę, że fantastycznie się wszyscy sprawdziliście. Wielkie oklaski dla uczniów z trójki i z dwójki, którzy tutaj walczą do końca dnia. Jeden z panów sędziów baczył czas. Czas upłynął. Prosimy o oddanie kartek z odpowiedziami. Kartki są dwie. Krótka lektura dla sądu. Przyznanie punktów. I zobaczymy, czy walczymy dalej, czy rywalizujemy, czy sprawy zostały rozstrzygnięte na tym etapie. Dogrywamy dalej. Dogrywamy dalej. Obydwa, odpowiedzi na obydwa pytania są nieprawidłowe. W sumie odpowiedzieliście jednakowo, tylko to inaczej przedstawiając. Pierwszą sesję po wyborach Rady Miejskiej otwiera tak zwany radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny. I powiem, że w naszej Radzie jest to na szczęście mężczyzna, więc nie trzeba ukazywać wieku, jakby to była pani. A więc działamy dalej. Głosujemy. Uwaga, pytanie numer jeden. Wskaż najważniejszą różnicę między zarządzeniem a uchwałą w samorządzie. Mówimy cały czas tu o samorządzie miejskim, więc wasze zadanie, dziewczyny, wskazać najważniejszą różnicę między zarządzeniem a uchwałą. To są takie dwa akty prawne. Jeden nazywa się uchwałą, drugi zarządzeniem. Jaka jest różnica? Z odpowiedziami powędrowały do sędziów. Jedna kartka duża, druga kartka mała, ale oczywiście to, co najistotniejsze, to treść. I za chwilę sąd konkursowy podejmie decyzję. Ja przypominam, jesteśmy już na etapie dogrywki. Pytania oczywiście muszą być nieco trudniejsze. Musimy zmierzać do rozstrzygnięcia. I za chwilę zobaczymy, czy nastąpi ono już na tym etapie, czy będziemy kontynuowali dogrywkę. Kartki z odpowiedziami krążą między sędziami. A więc uwaga, przerywamy dogrywkę na chwilę. Gramy dalej. Uwaga, pytanie numer 3. Proszę posłuchać. Rozszyfruj skrót MOSIR. Zapiszcie sobie MOSIR. Atmosfera jest, proszę państwa, wspaniała, doping również. Gramy dalej. Obydwie odpowiedzi prawidłowe. Uwaga, 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 żeby wszyscy już nie mieli żadnych, nikt nie miał żadnych wątpliwości. MOSIR to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To jest instytucja, która znajduje się tu w pobliżu Centrum Kultury i Sztuki. To jest po sąsiedzku, a jego najważniejsze zadania to koordynowanie życia sportowego w mieście, organizowanie zawodów, turniejów,
administrowanie stadionem oraz nadzór nad słupami ogłoszeniowymi. Też warto o tym pamiętać. Taka jest odpowiedź. Obie dziewczyny fantastycznie odpowiedziały. Rywalizacja trwa nadal. Uwaga, pytanie numer 6. Zapraszam obie panie na środek. Nie będzie to żaden taniec, na razie jeszcze przynajmniej. A realizatorów proszę o gotowość. Odwracamy się. Oto charakterystyczny fragment jednego z obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście. Proszę podać jego pełną nazwę. Pełną nazwę, ale ja bym bardzo prosił tym razem publiczność o absolutną ciszę. Naprawdę nie chcielibyśmy, żeby wynik konkursu został wypaczony przez jakieś podpowiedzi. Dziewczyny, odsuńcie się trochę od siebie, dobrze? Bo mówię, tu wystarczą dwa słowa i będzie po temacie. Także każdy pracuje indywidualnie, niech to będzie do końca w duchu fair play. A miały sobie podpowiadać nawzajem? No, nigdy nic nie wiadomo. Oto charakterystyczny fragment jednego z obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście. Proszę podać jego pełną nazwę. Slajd 19. Pełna nazwa. Ale proszę, nie podpowiadamy. Bardzo proszę. Pełna nazwa. Ważne jest, żeby naprawdę uczciwie do końca rozstrzygnąć ten konkurs, ten etap konkursu. Każdy ma świadomość, jak wysokie są emocje i ważne, żeby dziewczyny też tutaj na spokojnie udzieliły pisemnej odpowiedzi, która za chwilę trafi do sądu konkursowego. Pan przewodniczący sądu zakomunikuje. Tak, poprawna nazwa powinno być Gimnazjum Miejskie imienia Mikołaja Kopernika. I takiej odpowiedzi udzieliła Daria Olszewska. I tym samym zajmuje drugie miejsce w konkursie. Ja bardzo proszę o wielkie oklaski również dla Kingi, która też bardzo tutaj... W ogóle dziewczyny fantastycznie walczyły do końca, wykazały się ogromną wiedzą, no ale rozstrzygnięcie musiało w pewnym momencie nastąpić. Ja przyznam, że odkąd prowadzę te konkursy, nigdy tak długiej i tak ekscytującej dogrywki nie mieliśmy. A teraz poproszę przewodniczącego z sądu konkursowego, by oficjalnie już podał wyniki po trzech turach po dogrywce, żebyśmy już mieli pełen obraz, jak ostatecznie ukształtowała się klasyfikacja piątego konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym ziemi sierpeckiej w pierwszej grupie wiekowej, czyli grupie, której rywalizacja dotyczy uczniów klas piątych szkół podstawowych. Teraz będzie bardzo ważny komunikat, czyli rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i o ziemi sierpeckiej w pierwszej grupie wiekowej, czyli uczniowie klas piątych szkół podstawowych. I tak. Miejsce ósme zajęła Zuzanna Liszewska ze szkoły podstawowej numer 2. Brawa! Siódme miejsce zajęła Justyna Sekulska ze szkoły podstawowej numer 2. 7 punktów, natomiast Zuzanna miała 6 punktów. Szóste miejsce zajął Bartosz Chojnacki ze szkoły podstawowej numer 3, uzyskując 8 punktów.
Piąte miejsce przypadło Natalii Sobolewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2, która uzyskała 9 punktów. I czwarte miejsce to Joanna Szymańska, Szkoła Podstawowa nr 3, która uzyskała 10 punktów. Trzecie miejsce po długiej dogrywce zajęła Kinga Pokorska ze Szkoły Podstawowej nr 3, która po podstawowej części uzyskała wynik 11 punktów. Drugie miejsce, czyli już też na podium, zajęła Daria Olszewska ze Szkoły Podstawowej nr 2. I oczywiście zwycięzcą został siedzący tam na końcu dżentelmen Bartosz Wiśniewski. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę. Jeszcze raz fanfary.